Pomóżcie nam odzyskać nasze nielegalnie zatrzymane dokumenty. Z takimi transparentami protestowali dziś przed swoim konsulatem obywatele Ukrainy. Mamy tylko trochę problem, że nie mogę naszej mężczyzny dostać ten paszport i to my teraz zbieramy się koło konsulata tak, Ukrainy, żeby on nam pomógł rozwiązać tę problemę. 24 kwietnia rząd Ukrainy ogłosił, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat będą mogli otrzymywać i przedłużać ważność paszportu wyłącznie na terytorium Ukrainy, której w trakcie wojny nie mogliby ponownie opuścić. Od 18 maja paszport za granicą mogą wyrobić tylko mężczyźni zarejestrowani w wojskowym systemie mobilizacyjnym. Pan Anton swój wniosek wysłał jeszcze w lutym. Do dziś nie ma dokumentów. Podałem dokumenty na wymianę paszportu, ponieważ w październiku dobiega do końca termin. I po prostu od lutego, jak podałem na paszport, nie wydają mi paszport. Mówią, że jest gotowy, ale mówią, że no, paszport nie wysłali z Ukrainy, tam z Ministerstwa Migracyjnego. Wydawaniem paszportów obywatelom Ukrainy zajmuje się ukraińskie państwowe przedsiębiorstwo Dokument. W Polsce posiada ono 4 biura, w tym jedno we Wrocławiu. Tak samo to wpływa teraz już na, nie tylko na mężczyzn, które już tutaj dawno, i tak samo na ich rodziny, bo ja mam bardzo dużo wypadków, które u dziewczyny albo tam u żony wszystko ok z papierami, tak, no mają dzieci i tak samo, a tato nie mogą dać paszport i nie mogą zrobić dziecku papiery, wszystkie, bo zależy tak samo od paszporta.